Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mordor Spółka Zło. Mordor Spółka Zło. Biciowanie. Na zawołanie. A ja się na spokojnie rozbuduję. Ogrzewamy te tereny. Dlaczego? Kurwa troll. Jaki troll? To w pizdę go. Czym? Z workami? Co się będziesz jakimś pedalskim trolem przejmował? Ale czym ja go, przepraszam, zjadę orkami? O, tu menda. Dobra, przekieruj orków na zachód. Builder zlokalizowany. Cie? Na jaki zachód? Wschód. Chyba, że to twój był. Nie, dobra, fałszywy alarm, to był twój. Już myślałem, że zaczynają się budować pod nami. Co jak wiesz, jest trochę wkurwiające. Mordor zaczyna się budować pod nami. Jebany Mordor. Jak on tak może? No to jest nie do pomyślenia. No następny. Dobra. O, dobra. Konie. Koniki! Zapraszam! Zaraz je na sztyce nabiję. No i mnie rozpieprzyli w rzeźni. No i po konikach. Lubisz koniki? Lubię koniki nabite na pal. Aha, czyli lubisz koninę. No, znaczy lubię po prostu jak są martwe, wiesz? A pieczone? Nieważne jak mają być martwe. Zaczyna się. Mam wrażenie, że w tym momencie wszyscy ekolodzy, obrońcy praw zwierząt, miłośnicy koni i Katarzyna Wielka właśnie lecą nam wpierdolić. A co ma do tego kata... O dobra, tu już są. Zaraz mi widzę. Ja to sobie pierdolę. Nie zgadzam się. Macie się odpiórkować. No, dziękuję. A, tam jest jakieś siedliszcze, ale wyjebane. Siedliszcze wyjebiszcze. Dobra, builder, za blisko się zbuduj, tu się zbuduj. Bardzo dobrze. Dobra. Dawaj to. Dobra, zorganizuję jakieś siły i myślę, że możemy... O, jeździdełka do ciebie, ej. Czekaj, gdzie moi pikinierzy? No, już się nawet nimi zainteresowali, ale no... Ale gdzie oni są? No, koło orków. A, dobra, tu są. Muszę, czekaj, oznaczę sobie ich na jedyneczkę. Koniki! Z drogi mordorskie czuję. Oni one się na ryj ratuje swój tartak. No to ja chcę ci go uratować. Ale nie mam dostępu. No ale tyle, że się kuźwa grzebał, że... A jebać. A jebał to pies. I tak nie lubiłem tej firmy. Dobra. Dwa bataliony sobie przerobię na zasoby. Ja ogarniam już powoli korsarzy. No, ja ogarniam siły wypadowe. Dobra, mam już trolle. Dwa. Uaha, mam trolle, dwa. Dobra. Jak myślisz, gdzie oni mogą być? A, tu są. Zapraszam wypierdalać. Spójrz na południe. Aha. No i? No i nic. A, smokeł. To co nic nie mówisz? Napierdalać! Czy my ich znowu zrechcimy samymi tak. Mocami? Napierdalać ich.
Jak już wspominałem, jazda z kurwami. Dobra, to ja wysyłam orki. Z majątki. Trzeba będzie znać buildera. Albo dobra. Albo dobra. I znowu niepotrzebnie przyszykowałem siłę. Albo chuj na przykład. Albo chuj. Oj, nie ten. Ostatni raz kupuję tam kepsa. Jak myślisz, gdzie mogą jeszcze być? Nie wiem, ale na pewno trzeba będzie ogarnąć builderów. Dobra, wyposażyć. O, jest builder. Spejcza go, spejcza! Pogoniłeś tą suczkę. To było dobre. Jeb z bicia go, kurwa. To było piękne. No i co, bitwa ostateczna. Te tchórzliwe elfiki postanowiły uciec, ale my im na to nie pozwolimy. That was pointless. Dobra. Dobra, ostatnia mit, ostatnia bitwa. Ostatni save. Jednak ten będzie ostatni. One last solo, save. Ale ten smokeł to niezły jest nawet. No. Całą fortecę rozkurwił. A to było tak, że przelatuje i spierdala? Dobra, co chcesz na główne siły? Czekaj, stop. Sarumana, Szarku, stop. Gotowy? Czas rzeczywisty. Co chcesz na główne siły? Dawaj wargów, to ma być rush. No skoro tak. Może zaczniesz doceniać zaczął doceniać wargów w końcu, co nie? No ja już się nauczyłem. Mam nadzieję, że nie wydupi nas na jakiejś wysepce. I trzeba będzie się bawić w te pedalskie statki. Ale ty masz korsarzy, no to luz. Co? A no to. Ty masz korsarzy, no to luz. O, to już wiem, co z nimi zrobię. Naplujesz im w oko. No dobra, no to jazda. Mamy 15 minut, chyba się wyrobimy, co nie? No raczej. Ale w fortece postawię i jeden pieceł tu. A i jeden piec. I jazda. Trochę tu ciasno. Tam od boku się dostanę? Gdzie? Kurwa, jak ja dawno tej mapy nie widziałem, czaisz to? Co nie? Kiedy myśmy tu ostatnio byli chyba? Jak kampanię grałem? Weź trolla Oga, Valve trolla. Gdzie trolla? Jakiego trolla? Tego, co mnie napierdala. Gdzie cię troll napierdala? Dobra, padł. Aha. Szara przystań to była forteca? Nie. Tylko zajebiście wygląda, ale poza tym to nie. Czyli po drugiej stronie najprawdopodobniej. No dokładnie. Brzegiem byłoby szybciej, wodą byłoby szybciej, ale nie mamy pedeków na ten. Chyba duża tam mapa. Builder, co ty kurwa robisz? Znowu mi się builder mi się... O! Co? Statków się zachciewa, tak? Próbujecie uciec. Co, do tych swoich nieśmiertelnych krain, kurwa? Dobra, zajmę im to, żeby głupie im pomysły nie wpadały do głowy. Żeby ich nie kusiło. Tu gdzieś jest builder, bo widzę drzewko najprawdopodobniej. Dobra. Haldir. Dobra. Gdzie Haldir? Jebie mi trolla. Która ma to? Czwarty. Ale z trollem dał sobie radę, zobaczymy czy z bojowymi też mu tak dobrze pójdzie. Na pewno łucznicy mają szansę. Mieli.
Bierz jednostki, bierz jednostki, jednostki bierz. Co tam jednostki? Właśnie zajebałem Haldira. Sporo dużo się pobudowali. Skubańcy. No ty popatrz. Nie spodziewałem się. Widzę, że plan pięcioletni u nich, kurde, poszedł do przodu. Apparently. Dobra, szukamy dziada. Szukamy buildera, niech go jas... Który ja raz to powiedziałem? Trolla się pozbądź się trolla. Mam trolla, tak. O, czekaj. Może mi zrobi przysługę. O, zrobił przysługę. Ale czego teraz pozbądź? No, jak na złych gości przystało, nie? W sumie mogłem przejąć na nim kontrolę, ale... Po chuj. Szarku może nad wargami przejmować kontrolę, to warto wiedzieć. A trole bojowe nad trollami, tak? Znaczy nie, no, dokładnie. Przejmuję kontrolę nad skazanym trolem przeciwnika, czyli byliby całkiem skuteczni, no, starczyło z nim, z goblinami. Mogłeś to wykorzystać wcześniej. Ale mi się nie chciało. Kiedy oni się zdążyli tak to pobudować, panie? No porobili budynki rekrutacyjne i... Dobra, szukamy buildera. Dobra, poszukam znowu. Na plaży. Może Fjord się usmaży. To lepiej zajmę, żeby im głupie pomysły do głowy nie przychodziły. Heheł. Coś go nigdzie nie widzę. Musi gdzieś być. Psuje nam radość zwycięstwa, jebany. Ty, mam dwa trole na piątym poziomie, kurde. No ja mam chyba wywarki na któreś na piątym. O, znalazłem drzewko jakieś. Mówię, że gdzieś jest w okolicy. Dobra, wysyłam korsarzy na dół. Gdzie? Wycieczka do pulpitu, nic nowego. Dobra, mam chujka. Yes! Porobieni! No cóż, nie ma już żadnego zachodu. Teraz jest tylko wschód. Trzeba wyjebać róży wiatru z map. A co z północą i południem? Może mogą zostać? A niech już będą gdzie są. Okej. No i zobaczymy ten zajebisty widoczek. Dobra, weź se. Mnie to nie interesuje. Dobra, to teraz oddaję honory Drakonowi i niech on czyta statystyki. O, dobra. W sumie w pierwszym sezonie tego nie robiliśmy. Udało mi się wyeliminować wszystkich graczy z drużyny przeciwnej. Dobra, i zajęło nam to 27 tur. Czyli nawet nieźle. Jest rekord? Znaczy się podejrzewam, że zajęło nam to w chuj czasu, ponieważ południe się trochę znam spod kontroli wymknęło. No, także raczej nie jest rekord. Jeśli zejdziemy poniżej 20 tur, można mówić o rekordzie. No, dobra. To mamy statystyki. Długość rozgrywki w czasie rzeczywistym. Nie wiem, czytać to? 9,5 godziny. No, dla ciebie. Dla mnie 8 i... Dla mnie niecałe 9 godzin. Dziwne. Czas w żyjącym świecie 2 godziny 5... No to dobra. Ja się zapomniałem, że jest AI trudna i AI trudna. Aha, no to. AI trudna grała trochę dłużej niż AI trudna, ciekawe. Dobra, mów ludzie elfy, będzie łatwiej. Dobra, rozegrane tury, 27 tur. Ty może czytaj swoje, bo ja nie mogę wszystkich naraz tam wyświetlić.
Dobra, no to 27 tur rozegrałem. Ale Esi trudna zeszła po 22 turach, czyli zostało, czyli zeszło nam po tym wszystkim 5 tur, żeby pozbyć się elfów. No, czyli nieźle. Zniesionkie no, budynki w czasie rzeczywistym, 414. Ile masz? 520. Fuck. 426 dla ludzi, 321 dla elfów. Możliwe, ciekawe, że ten wynik jest spowodowany tym, że jak robiliśmy te Minas Morgul, to ja po prostu całą mapę zasrałem piecami. Ale jeszcze w tej przedostatniej mapie też połowę mapy pozasrywałem piecami. Mhm. Po czym po prostu rozwiązaliśmy sprawę. Dobra. Za pomocą smoka. Stracone budynki w czasie rzeczywistym 108. No to mogę mieć więcej raczej. 129. O, jednak nie. 317 dla SI trudnej i 247 dla SI trudnej. A możesz po imieniu, bo zamotałeś. Ludzie elfy 317. Obaj? Ludzie 317 i 247 dla elfów. Ciekawe. Stracone budynki na mapie świata. Ale czekaj, jeszcze chciałbym coś powiedzieć, jakiś komentarz na temat dawaj. Tych... Ale tych czasu tych. Nie ma, my się musimy zmieścić w jednym odcinku z tym wszystkim. Wiesz? Dobra. Dobra, generalnie szybko. Podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że ludzie stracili więcej budynków, bo mają ludzie więcej typów niż elfy. No to może mieć związek. Przede wszystkim nie mają szkoły, podziału na szkołę łuczniczą i ten. I koszary standardowe, nie? No, tylko wszystko wiemy tutaj. A jeszcze ten, jeszcze oprócz kuźni Gondor Marynek na przykład. Mhm. Stracone budynki na mapie świata. Ja mam 7. Ja 5. Mogę się spodziewać, że będzie więcej. Jest i tu na 19. Znaczy ludzie. Elfy 5. Zniszczone budynki RT 278. 331. Kurw. Bo ja po prostu jak znalazłem farmę albo drzewko, to niszczyć. No dobra. Ludzie 134, elfy 120, czyli ludzie wygrywają tutaj. Bo może dlatego, że mieli trebusze. Zauważyłem, że jednak chyba bardziej, jeśli chodzi o artylerię, to bardziej ludzie sobie z tym się bawili. Enty w tym sezonie były rzadkością taką. One chyba się na... Chyba na 4 bitwach łącznie się pojawiły, tak na oko. A trebusz to co druga bitwa. No. Zniszczone budynki na mapie świata 11. No ja mam 13. Fuck. 12 dla SI trudnej. 0 dla elfów. Ciekawe. A, czyli elfy nie zdobyły żadnego terenu. Nie zniszczyły żadnego... A, ty może... Ty faktycznie chyba, wiesz? Ty w sumie faktycznie. No, to się ludzie... nie walczyli za nami i nie udało im się podbić żadnego terenu w sumie, nie? No bo ludzie to by rozpierdolili. Zbudowane fortece. A to chyba na mapie 7. świata też. 6. To chyba na mapie ja świata. Mam 7. No tak, no tak. 5 i 6, ludzie, elfy. No to w sumie wyrównane to w miarę. Zbudowane gospodarstwa 10. 8. 10 dla ludzi i 9 dla elfów. Jesteś z tyłu, zostałeś w tyle. Zbudowane zbrojownie 12. 11. 20 dla ludzi, wow, i 4 dla elfów. Zbudowane koszary, 10. 11. 18, i tu znowu ludzie o dziwo prowadzą. A i tak zeszli szybciej. I no 10 dla elfów. Zauważyłem, że ludzie chyba szli bardziej w ilość niż w jakąś, bo weź pod uwagę... I teraz dwie statystyki, w których nie zmieni... No dawaj. Weź pod uwagę, że ludzie chyba rzadziej ulepszali tę piechotę, a po prostu spamowali tą piechotą, nie? Bez ulepszeń w sensie. Dobra, teraz dwie statystyki, no. Oczywiście pomijając Gondor, ale Gondor to była specyficzna bitwa. No. Dobra. I teraz dwie statystyki, w których z pewnością będę przodował. Stworzone jednostki. 17278. 3023. To jesteś kurwa na szarym końcu. 11120 dla ludzi, 5683 dla elfów. No ale popatrz, tymi siłami byłem w stanie wygrywać bitwy. No dobra, no bo jest taka... Czy to nie jest geniusz strategiczny? Pokazać ci geniusz strategiczny? Jestem mistrzem spamu orków. Stracone jednostki, 16053. No to ja mam niecałe 3000. Znaczy widzisz? 2950 w zaokrągleniu. Widzisz? Mistrz spamu orków. Ludzie 11616, elfy 6434. Stosunek za przeproszeniem zabitych, straconych jednostek. 0,57.
2,9. Mistrz spamu orków. A ja no to, mam 2,9. No to prowadzisz. 1,0... 2,9? Czekaj, zobaczę. 2,9. To bogato. Aha, zabitych, straconych. Dobra, źle policzyłem. 1,09 dla ludzi i 0,92 dla elfów. No. Stracone jednostki w Autorisowie. Jestem bogiem. 21. 6. 16 dla ludzi, 4 dla elfów. Czy elfy prowadzą? Elfy lepsze. Znaczy elfy nie, mniej nie, jednostki... Ty prowadzisz. Znaczy, a dobra, okej. Okay. Nic z spamu orków. Dobra. Zabite jednostki w czasie rzeczywistym. 9193. 8500. Jest! Kurwa, lepszy. Ale znaczy, ludzie są lepsi, ale to dlatego, że spam orków, nie? 12659 i 5883. No bo orki łatwo się rekrutuje, elfy, ale... Elfy coś w ogóle, elfy coś jakieś takie strasznie pacyfistyczne. No zabite to... jednostki w autorozstrzygnięciu 14 i tutaj mam nadzieję, że wygram. Ja mam 6 i ludzie wygrywają. A. Wiem, 15 dla ludzi i 12 dla elfów. Zwycięskie no bitwy w czasie rzeczywistym, 39. No, to ja mam to samo. I po jednej... Co myśmy wtedy przejebali? Z tego co pamiętam, chyba Endowe teraz przejebaliśmy. To nie była ta misja, że... A nie, to chyba nie była ta misja. No to się dobra, od nie. tego się zaczęła ta sesja. A, no dobra. Dostaliśmy w pizdę na Endowe. Aha, no dobra. Przegrane bitwy w czasie rzeczywistym to tam jeden. Chociaż nie wiem jak on to liczy, bo ja pamiętam, że mieliśmy taką jedną bitwę, że ciebie rozjebali, ale ja jeszcze zostałem. Na Gondorze chyba. A, czy to, nie, to chyba Endowed było. Albo Gondor. Może to właśnie ta bitwa. No dobra, nieważne. Ale w czasie rzeczywistym... Dobra, Esi trudno 24, znaczy ten, ludzie 24, elfy 21. Stosunek wygranych, przegranych bitew w czasie rzeczywistym. 39? 39. 004, 005 dla... To skąd ta różnica? Ciekawe. Zwycięskie bitwy w autorozstrzygnięciu. 8? 1. 8 ludzie, 4 elfy. Przegrane bitwy w autorozstrzygnięciu 7? Więcej chyba tych autorisolwów. No. Przegrane bitwy w auto 7? 2. Wiem czemu. 6 ludzie, 3 elfy. Podbite terytorium 28. 23. No. Czyli ja mam więcej. 23 ludzie, 11 elfy. Stracone terytoria, 9 ja. Ja mam 4. I tutaj bez właściwie dosłownie kalka z poprzedniego, 23 ludzie, 11 elfy. Podbite regiony. Podbite, całość. 9. 1. Nie, 6. Ciekawe. Sorry, zszedłem niżej. Dobra. Pizboczuszku. Ludzie 3, elfy 2 i stracone regiony 4. Ja 1. I ludzie 3, elfy 2. No to co? Kontynuuj? Kontynuuj. No dobra. I pewnie jeszcze się nieraz zobaczymy przy... Jeszcze pewnie się nieraz zobaczymy przy tym, patrząc na ten ekran. To ja proponuję, że teraz myślę, że zrobimy sobie krótką przerwę pomiędzy... Cicho! No, faktycznie. Aczkolwiek zobaczymy jak to wyjdzie, bo mam w planach z Drakonem nagrać inną serię. To jest niespodzianka, więc cicho, Drakon. Masz na myśli... No, tak, tą grę, której nazwy nie potrafisz zapamiętać i wymówić. No, znaczy, ale nie, no po prostu nie pamiętam. No, nie pamiętasz, no. No to zobaczymy jak to wyjdzie. Najprawdopodobniej będzie tydzień albo dwa przerwy pomiędzy sezonem trzecim a czwartym. Żeby nagrać trochę odcinków z... I tej innej tam? Serii. I podejrzewam, że chyba zrobimy sobie taki plan emisyjny, że będzie ona naprzemiennie, że co dwa tygodnie będzie Boś, a co drugi tydzień ta druga. Czyli że raz ta będzie. No dobra. Chociaż to jeszcze zastanawiam, czy po prostu nie pierdolę tego na inny dzień. Na przykład ja niedzielę. Zobaczę. Dobra, ale póki co, no to na razie sezon trzeci jest zakończony. Co będzie w sezonie czwartym? To się jeszcze pomyśli? No myślę, że wiem co będzie, ale no to też jeszcze pewnie będą jakieś zmiany. Aczkolwiek
no nie wykluczą zmian. No jeszcze je sobie ustalimy, także spoko. Na pewno wiemy, co będzie w sezonie piątym, ale o tym dowiecie się w sezonie piątym. A póki co na ten moment to my się z wami bardzo serdecznie oczywiście żegnamy. Mówił Drakon. Mówił Marszal. Do zobaczenia. I widzą miłego wieczoru. I niech mroczny władca będzie z wami.